Witam Państwa w niedzielny poranek, 31 lipca 2022 roku. Studio prasowe. Adrian Stankowski na urlopie, więc prowadzę go ja, Aleksander Wierzejski. A gośćmi niezmiennie są wybitni publicyści. Marek Król, publicysta sieci. Witamy serdecznie. Tadeusz Płużański, publicysta TVP, tygodnik TVP. I Jakub Pacan, tygodnik Solidarność. Dzień dobry. Panowie, zaczniemy od Ukrainy i wojny, którą wytoczyła temu krajowi Rosja w piątek. Odrażająca, podła zbrodnia ponad 50 obrońców Azowa, którzy oddali się jako jeńcy Rosjanom, zostało zamordowanych. Oczywiście o zbrodnie została oskarżona Ukraina, ale teraz wiemy, że zrobili to tak zwani Wagnerowcy za pomocą pocisku termobarycznego, który strzelili w barak, gdzie przetrzymywali, byli w takim obozie koncentracyjnym właśnie ci obrońcy Azowa. A poszło jak zwykle w Rosji. No, miała przyjechać kontrola, miała sprawdzić, czy pieniądze są właściwie wydawane. Pieniądze właściwie wydawane nie są, więc trzeba było świadków tego zabić. Rosja prowadzi tą wojnę przeciwko cywilom i przeciwko Ukrainie. Co to? Czy to jest zabijanie jeńców? Czy to jest coś, czego panowie się jako publicyści mogli się spodziewać po Rosjanach? Zaczniemy od Marka Króla. No, myślę, niezręcznie jest mówić, że nic nas nie powinno dziwić, ale bandyci w mundurach, bo tak należy określić rosyjskich żołdaków, zdolni są do wszystkiego i chyba ci, którzy znają przebieg II wojny światowej, wyidealizowanej przez propagandę sowiecką, wiedzą, że różnica między niemieckimi zbrodniami a rosyjskimi była, że tak powiem, żadna. Można powiedzieć, różnica polegała na tym, że Sowieci potrafili się jeszcze znęcać nad trupami i po prostu nad grobami. Także to, co się dzieje, ja tylko mam taką może nie tyle pretensję, apel, ale żeby to pomału zbierać, wszystko ogłaszać i nagłaśniać, bo bomba termobaryczna, może część naszych telewizorów nie wie, działa tak, że nawet kiedy wybuchnie obok czołgu, to cała załoga ginie w tym czołgu, ponieważ najpierw wywołuje ona bardzo wysokie ciśnienie, a potem podciśnienie, co powoduje rozerwanie naczyń krwionośnych i była stosowana w Afganistanie, kiedy trzeba było w górach, w różnych wąwozach i tak dalej tych partyzantów afgańskich unieszkodliwiać. Także jest to celowe działanie, precyzyjne. Nikt prawie nie ma prawa przeżyć wybuchu bomby termobarycznej, która nawet jest nazywana taką łagodniejszą wersją bomby jądrowej. Także tych zbrodni jest taka ilość i obawiam się, żebyśmy my się pomału nie przyzwyczaili do tego, bo dwa dni temu czytałem, że jakiś ksiądz wyszedł na Ukrainie po to, żeby rozmawiać, negocjować z bandytami w mundurach rosyjskich. To nie dość, że ci bandyci go zabili, to potem rozjechali go czołgiem jeszcze. Więc myślę, że tutaj świat powinien się o tym wszystkim dowiedzieć. Nas nie potrzeba przekonywać, natomiast cała zachodnia opinia publiczna ma taką skłonność do odpychania tych brzydkich, nieładnych obrazków, które psują im apetyt przy śniadaniu, czy psują im spokojne życie. Jakub Pacan teraz może, bo mówi się, że jedną z takich osi narracyjnych Rosji jest to, że to jest kraj chrześcijański, że to jest kraj, który broni dziedzictwa Zachodu przed tym zgniłym Europą i jeszcze bardziej zgniłą tęczową Ameryką. No, patrzymy na statystyki rozwodów w Rosji, 10 razy więcej niż na Zachodzie. Patrzymy na statystyki aborcji, to już w ogóle strach się bać. Tutaj mamy z kolei rozmyślne zabijanie jeńców, przy czym Rosji nie przeszkadza. Dalej będzie przekonywać i znajdą się tacy na Zachodzie, którzy będą przekonywać o tym, że to jest właśnie prawdziwy chrześcijański kraj. Czy ta linia narracyjna Rosji zostanie rozerwana przez tego typu wydarzenia, które każdy może przecież sprawdzić, czy też nie? Bo na Zachodzie jest wystarczająco dużo idiotów. Niestety na Zachodzie jest wystarczająco dużo idiotów, których wyprodukowali sami Rosjanie, bo
pamiętamy to, co mówił Lenin, tutaj cytując, że tych, którzy jedzą tą propagandę rosyjską, drobnojedy, tak nazwał. Teraz może też pozwolę sobie na przypomnienie tego, co też Matka Boża mówiła w Fatimie, że błędy Rosji się rozdają po świecie. Więc te wszystkie błędy, z którymi Rosja chce walczyć na Zachodzie i w świecie, to tak naprawdę są błędy, które sama Rosja sprzedawała zachodowi. Te wszystkie rewolucje młodzieżowe, obyczajowe, tęczowe, to wszystko miało inspirację w Rosji. To wszystko wyszło z Rosji, to było inspirowane przez Rosję. Przez Rosję sowiecką, więc Rosja chce walczyć z tym, co sama wytworzyła. Natomiast tutaj ważną rzecz powiedział Marek Król, że Rosjanie na Zachodzie po prostu ludzie nie chcą tych rzeczy wiedzieć. Oni przymykają na to oczy. Jest dużo środowisk konserwatywnych na Zachodzie, czy takich, bym powiedział, alter zachodnich, które faktycznie widzą w Rosji, widzą w Putinie takich obrońców chrześcijaństwa. Natomiast to, jak wygląda, Rosjanie nie przepracowali okresu stalinizmu, okresu komunizmu. To jest społeczeństwo bardzo chore psychicznie, mentalnie. Jest to społeczeństwo potrzaskane. Bardzo dużo ludzi w więzieniach, w szpitalach psychiatrycznych. Wspomnieliśmy o alkoholizmie, o narkomanii, o aborcji, o rozwodach. Więc tam nie ma jakiegoś zdrowego rdzenia, który mógłby być przykładem. No spójrz to na cerkiew. Często się tak też mówi. Zresztą nawet Dugin to mówił, że chrześcijaństwo w Rosji jest chrześcijaństwem pogańskim. I faktycznie, jak tam troszeczkę pogrzebiemy w tym chrześcijaństwie, to tam jest bardzo dużo odwołań do pogańskich symboli, do pogańskiej symboliki. Jest to pomieszanie z poplątaniem. Wręcz pamiętamy to, ludzi chodzących z ikonami, na których jest namalowany Stalin. Na cerkwi wojsk rosyjskich jest pomalowana na zielono i czarno w kolory maskujące. To jest to chrześcijaństwo. A na suficie obrazy świętych jakichś generałów plus oczywiście czerwona gwiazda. Ja pamiętam, jak zginął ten niesławny Motorola w 2014. Jeden z bohaterów, wtedy walczyli o te republiki Ługańskie i Donieckie tak zwane. No to jak na jego pogrzebie, który był taką demonstracją siły, również były ikony tegoż Motoroli. Więc to chrześcijaństwo rosyjskie jest jak najbardziej, no właśnie, ono jest pogańskie, ono nie wiadomo jakie jest. I to jest kłamstwo, bo nie chcę też zagrać czasu rozmówcom. To, co wspomniałeś na początku, dokładnie tak to właśnie wygląda. Tadeusz Płużeński, z Rosją mamy do czynienia od kilkuset lat. Niemniej jednak ciągle nawet nasze władze łapią się na coś takiego. Dekadę temu mieliśmy rozbrojenie, mieliśmy okres współpracy Rosji z NATO. No i nasi tutaj właśnie rządzący postanowili zrezygnować z jednostek wojskowych. Rozformowali te jednostki, które były na wschód od Wisły. Sprzedawali poligony, zrezygnowali z poboru między innymi. No i dlatego dzisiaj polska armia ma kłopoty. Zachód łapie się również na te pokojowe hasła, a Rosjanie działają w takim perspektywie 20-50 lat. Mówią, teraz się rozbroicie, a my się właśnie będziemy rozbrajać. I hasła pokojowe używane są właśnie po to, by wzmocnić armię rosyjską. Co robił Putin od początku swojej władzy? Ktoś tam na Zachodzie te kłamstwa wreszcie zobaczył i wie, że cokolwiek mówią rosyjscy przedstawiciele, tam Ławrow, Putin, cała ta szajka, to są po prostu kłamstwa. Nawet jeśli przypadkiem w danym momencie pokrywają się z faktami. Rzeczywiście tutaj warto wrócić na moment do tego wątku chrześcijaństwa, bo znana jest przecież koncepcja Moskwy jako trzeciego Rzymu. Putin rzeczywiście stawia bardzo na taką narrację, jego doradcy również. To ma być właśnie to serce religijne świata w zasadzie, prawda? To bardzo sprytnie miesza właśnie z ideą neoimperialną. No ale prawda jest taka, jak mówił Jakub Pacan, że to jest wszystko mocno naciągane, że jest to udawanie chrześcijaństwa i sam Putin udaje chrześcijanina wtedy, kiedy jest mu to potrzebne. Pamiętamy kilka takich obrazków, jak ostentacyjnie propagandowo pojawiał się
w cerkwi i tam go ktoś przyłapał na tym, że nie do końca potrafił się przeżegnać, prawda? Czy źle trzymał świecę. No więc to jest takie chrześcijaństwo niedorobione. W tym roku bardzo... nawet obecność Putina na mszy takiej noworocznej była fejkowa, bo nagrana była wcześniej, po prostu zdjęcia Putina były wklejone do transmisji z mszy, no bo pamiętamy, że rosyjski władca obawia się wirusa. Więc właśnie, tutaj jeszcze warto podkreślić tę symbiozę państwa rosyjskiego z cerkwią sznytu moskiewskiego. No to ma właśnie powodować z jednej strony potęgę polityczno-duchową Federacji Rosyjskiej, ale też jest to narzędzie podboju, prawda? Bo zawsze ta cerkiew służyła czy carom, no w czasach sowieckich to było oczywiście inaczej, natomiast przede wszystkim carowie używali cerkwi jako właśnie narzędzia podboju. Tadeusz, ale pytanie jest teraz, czy po tych klęskach rosyjskich, czy po tych kłamstwach w żywe oczy, którym fakty następnego dnia zaprzeczały, Rosjanie, no, taka teoria, przestaną kłamać, a drugie pytanie z tym związane, czy na Zachodzie już o tym wiedzą? I zastanawiają się, co z tym robić, bo jak można się układać, jak można podpisywać jakikolwiek pakt, porozumienie z kimś, kto następnego dnia to porozumienie gwałci. Tutaj mamy chociażby porozumienie o transporcie zboża, które do tej pory, tydzień temu podpisane, do tej pory chyba żaden statek z Odessy nie odpłynął. A ja bym oczywiście bardzo chciał, żeby Federacja Rosyjska przestała kłamać. Nie wierzę w to zupełnie. Śledząc też, znając historię, właściwie wszelkie umowy podpisywane przez Rosję są nic nie warte, bo to są kawałki strzępy papieru i nic z tego nie wynika. Ja mam wrażenie, że Zachód świetnie sobie zdaje z tego sprawę. Przecież wróćmy do początku tej fazy wojny. Przecież wywiady amerykański, brytyjski świetnie to rozpoznały, prawda? I nie dawały się nabrać na kłamstwa Putina, prawda, że on nie zaatakuje, dwa, że właśnie przychodzi z pomocą, prawda, że to jest jakaś operacja humanitarna, pokojowa. A więc Zachód wie, ale nic z tym nie robi, prawda? To jest Zachód interesowny, czyli liczy się właśnie biznes przy pełnej świadomości tego, jak ta Rosja wygląda. To jest bardzo dobry wątek i zaraz go pociągniemy, bo rzeczywiście liczy się biznes i mamy takie wrażenie, patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, że załamał im się cały wieloletni koncept rozwoju swojego kraju w oparciu o tanie surowce rosyjskie. Marek Król, czy objawem tego nie jest ta niechęć do wsparcia Ukrainy? I ta ostatnia awantura, kiedy to polski minister obrony podziękował niemieckim przyjaciołom za współpracę w temacie chociażby dostaw czołgu. Pamiętamy, to się nazywa Ringtausch, czyli pierścieniowa wymiana. Miało to polegać na tym, że z Polski pojedzie uzbrojenie na Ukrainę, a Niemcy nam dostarczą to, co nam brakuje. Okazało się, że nie dostarczą, no bo po pierwsze nie mają, po drugie nie chcą osłabić Bundeswehry. No i po trzecie wreszcie oferują nam czołgi z lat 60., czyli Leopardy 1. Po czym, kiedy Polacy no w miarę asertywnie mówią, że nie, no dziękujemy za coś takiego, okazuje się, że no Polacy nie lubią Niemców i antygermanizm to jest to, z czym trzeba teraz walczyć. Marek Król. Tak, i dziennikarze niemieccy już się podjęli walki z germanofobią, która właśnie psuje wspólny front, bo Polacy nie dostrzegają, że wróg jest na wschodzie. Domagają się reparacji, atakują nieustannie władze niemieckie z kanclerzem na czele, kiedy on robi wszystko, żeby pomóc Ukrainie i tak dalej. No, mi się wydaje, że oni się chyba zatrzymali w rozwoju. My już trochę intelektualnie i w sensie takim medialnym jesteśmy trochę bardziej rozwinięci, nie licząc oczywiście lokalnych idiotów użytecznych, którzy zawsze będą bronili tutaj tak zwanej świętej Unii Europejskiej, czyli Niemiec. Otóż moim zdaniem, rozwijając myśl Tadeusza Pużańskiego, nie tylko Rosjanie, właściwie immanentną cechą osobowości Rosjanina
przepraszam za ogólnienie, bo być może są wyjątki, immanentną cechą jest kłamstwo po prostu. I on się nawet tego kłamstwa nie wstydzi, nie odczuwa w ogóle żadnego dyskomfortu, to go nie boli. Ale też po zachodniej stronie mamy właśnie taką odmianę porządnego Rosjanina, czystego, oczywiście zorganizowanego, ale mentalnie właściwie jest będącego kopią Rosjanina, który też nie dotrzymuje umów, oszukuje, hachmęci i tak dalej. Oczywiście robi to z pozycji siły i wyższości kulturowej nad... A po co w ogóle pani Lambrecht, bo to się zaczęło od rozmowy pani Lambrecht w kwietniu, tak zwanym Rammstein 1, gdzie Amerykanie na niemieckiej ziemi zorganizowali spotkanie sojuszników z NATO, no i Niemcy nie mogli się na to nie zgodzić. I wtedy pani Lambrecht zaoferowała właśnie, że no, co prawda Niemcy nie wyślą broni na Ukrainę, ale mogą wspomóc te kraje, które tą broń wyślą. No to po co się oferowała, jak wiedziała, że nie może tego zrobić? Po co obiecali Ukraińcom 50 czołgów przeciwpancernych? To się bardzo fajnie po niemiecku nazywa. To jest, zdaje się, Flakpanzer, tak? Flakluftabwehrkanon. Miało być 50, okazało się, że będzie 5, bo nie ma do nich pocisków, a pociski są w Szwajcarii, ale Szwajcarzy tych pocisków nie dadzą. No, kompromitacja niemieckiego rządu jedna za drugą i to nie wzbudza jakoś specjalnych kontrowersji, ani takiego przemyślenia, że może Polacy mieli rację. Nie, nie. Polacy racji mieć nie mogą w niemieckiej prasie, przynajmniej taka wersja jest obowiązująca. Marek? No nie mogę nie zgodzić, bo to się odbyło w bazie w Rammstein. Amerykanie mają moim zdaniem niezmienną opinię o Niemczech. Traktują to, i to ich najbardziej denerwuje, Niemców jako kraj okupowany i bardzo dobrze. Ograniczone, oczywiście zmienne to jest, zależy czy demokraci są, czy republikanie. Natomiast w dalszym ciągu mają silną machinę propagandową. To odpowiadając na to twoje pytanie o tym kręceniu i kluczeniu przez Niemców, co jest częściowo dostaje się do opinii publicznej niemieckiej czy światowej. Troszkę tam napiszą Wall Street Journal i tak dalej o tym krętactwie niemieckim. Ale generalnie ono wynika z tego, że Niemcy nie mogą się wyplątać, a zwłaszcza kanclerz Niemiec, przyjaciel Schrödera, wychowanek Schrödera powiedziałbym jego. No jak on ma się teraz Putinowi przeciwstawić, jeżeli tyle różnych interesów, których jeszcze nie znamy, a które chyba zostaną niedawno ujawnione, bo jak wczoraj dowiedziałem się, pękła pewna piramida finansowa, gdzie pewien towarzysz niemiecki wyprowadził 2 miliardy euro poza granicę. No i był i działał w czasie, kiedy ministrem gospodarki był Olaf Scholz, który zapewne nie ucierpiał z tego powodu. Jakub Pacan, czy Niemcy zmieniają relacje z Polską? Mieliśmy teraz w tym tygodniu wizytę pana Merca, to jest przewodniczący CDU i taki wieloletni przeciwnik Angeli Merkel. Czy jest jakieś światło w tunelu relacji polsko-niemieckiej, czy też tym światłem jest nadjeżdżająca lokomotywa? Ja myślę, że jest. Co do Merca, to ja się zacząłem mu przyglądać, bo na różnych mediach społecznościowych mam też, obserwuję różne partie w tym CDU. W pewnym momencie zobaczyłem, że się dzieje coś, co wcześniej nie miało miejsca. To jest ogromna krytyka Scholza, ogromna krytyka SPD przez Friedricha Merca i przez CDU. I to było trochę niespotykane jak na warunki niemieckie. Ale też tam były takie wpisy, gdzie Merz mówił, że Niemcy zrobiły źle, że nie dostarczyły tych czołgów, że Polska ma tutaj słusznie, może ma pretensje do Niemiec. Troszeczkę bliżej mu się przyjrzałem i faktycznie jest to najbardziej proatlantycki, proamerykański polityk, szef CDU w Niemczech od kilkudziesięciu lat właściwie, niestypowany na przyszłego kanclerza. Też musimy wiedzieć, że jest to jednak polityk niemiecki i że możemy, jeżeli chodzi o nasze stosunki z Niemcami i z Mercem, to do pewnego momentu możemy mieć dobre relacje, no bo pewnie będzie nam włączyła proatlantyckość i proamerykańskość. Natomiast jest to polityk niemiecki, który ma swoje interesy. Nasze relacje z Niemcami też będą zawsze asymetryczne, bo jest to kraj duży, jest o wiele większy od nas. Natomiast też musimy mieć na uwadze, że w trójkącie, też profesor Czemczarz-Żurawski-Belgrajewski mówił o tym, w trójkącie Ameryka, Stany Zjednoczone,
Niemcy-Polska, im gorsze stosunki Niemiec ze Stanami, tym no, my na tym zyskujemy. Więc z jednej strony możemy liczyć na to, że Merz będzie miał lepsze relacje z Polską, natomiast to w momencie, kiedy Merz jako powiedzmy przyszły kanclerz, a szykuje się do tej roli, to w takim momencie, jakie będą nasze relacje, kiedy on będzie miał dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. A jaki masz pomysł drugiej Jakobie, bo pani Lambrecht powiedziała, że tych czołgów nowoczesnych, bo wracamy do wymiany czołgów, nie mogą Niemcy dać Polsce, bo potrzebują do obrony Niemiec. No i tak się zastanawiam, przed kim? Przed Danią się będą bronić, Holandią, może Belgia, a może Francja i Szwajcaria szykują się na to, żeby Niemcy trochę zająć, pookupować. I dlatego kolumny pancerne Bundeswehry muszą grzać silniki cały czas. Ja myślę, że Niemcy są teraz między młotem a kowadłem. Prawdopodobnie nie wiem tego. To są moje tezy publicystyczne. No, obiecywali coś Niemcom, że mają jakieś umowy, o których inni nie wiedzą, bo zachowanie Scholza w stosunku do Rosji przy tak ogromnym nacisku ze strony Stanów Zjednoczonych jest naprawdę dziwne. W związku z tym, no właśnie, jeżeli to było w Rammstein, to ta pani minister musiała powiedzieć to, co powiedziała. Na zasadzie dla każdego coś miłego, wiedząc, że absolutnie nie spełnią tego warunku. Czyli słowa kompletnie nie mają znaczenia tak, w przypadku polityków niemieckich. I myślę, że włączamy w to pana Merca i jego miłe słowa tutaj. Należy je traktować jako dywersję pewną od głównego kierunku. To jest na pewno polityk niemiecki, który będzie miał te niemieckie interesy. Natomiast on też przez ponad 20 lat był poza polityką właśnie dlatego, że krytykował Ostpolitik Angeli Merkel, że on miał wobec tego zupełnie inne podejście. Więc to musimy teraz się zwrócić do Tadeusza Płużańskiego, który jako historyk więcej pamięta. I jeśli chodzi o panią Merkel, były różne podejrzenia dotyczące jej przyczyn jej kariery. Niemieccy dziennikarze twierdzą, że może to nie było finansowe uzależnienie od Rosjan, tak jak jest to w przypadku chociażby kanclerza Schrödera, ale jakieś zależności związane z jej młodością, którą spędzała jako działaczka niemieckiej, przybudówki niemieckiej partii komunistycznej. Oczywiście takie informacje się pojawiały, one były potem wygaszane, wyciszane. Ale z punktu widzenia Rosji można powiedzieć po angielsku job well done, czyli dobrze wykonane zadanie. Niemcy całkowicie uzależnione energetycznie od Rosji. Nie ma połączenia chociażby gazowego z Półwyspem Iberyjskim, gdzie stoi 5 gazoportów gotowych tłoczyć. Nie ma połączenia z Algierią, skąd ogromne ilości gazu mogą płynąć. Wszystko, co sobie Putin mógł wymarzyć, sprzedaż magazynów chociażby, również się dokonała, mimo że w momencie sprzedaży. Pisaliśmy o tym w Gazecie Polskiej codziennie. Olga Doleśniak-Harczuk i Antoni Opaliński. Polecam tekst źródłowy. W momencie sprzedaży były na rynku niemieckim w opinii publicznej protesty, że no, z jakiej racji? Przecież to nasze. Dlaczego im to sprzedawać? Nie, nie. Znakomity interes, inwestycja w pokolenia. No i rzeczywiście okazało się, że jest to świetny interes, sprzedawanie niemieckich interesów Rosjanom. A problem niemiecki i niemieckich elit, bo chyba tak możemy może trochę na wyrost nazwać czy panią Merkel, czy pana Scholza, jest poważny, bo wielu z nich, właśnie ta wspomniana dwójka, oni w młodości byli wręcz zauroczeni z systemem lewicowym, sowieckim. Takie ciągotki miał też obecny właśnie kanclerz Olaf Scholz. On należał tam do jakiejś młodzieżówki, prawda, która właśnie... No, tam jeździł, miał szkolenia w NRD, jak walczyć z kapitalizmem, dokładnie. Protestował przeciwko energii atomowej. To kolejny tak. Temat, już nie zdążymy tego powiedzieć, ale w Niemczech ma do końca roku być zamknięte ostatnie 3 elektrownie atomowe. 3 zostały wcześniej zamknięte w 2021 roku. No i dzisiaj się okazuje, że i te 3 mogą działać dalej, i te zamknięte w zeszłym roku można znowu włączyć i 8% niemieckiej energetyki znowu wróci od zależności od gazu i Putina. Herr Scholz nie ma najmniejszego zamiaru z tego zrezygnować z odejścia od atomu i chce dalej uzależniać swój kraj od Putina. I to się dzieje. Ludzie się dziwią, ale no co zrobić? No, atom jest zły, jak twierdzą Niemcy. Otóż to, znowu wracamy do tego wątku biznesowego, prawda, co jest
co jest no, motorem napędowym, jak widać, polityki niemieckiej. Ja bym trochę się nie zgodził z Jakubem Pacanem, nie byłbym aż takim optymistą, jeśli chodzi o pana Merca, lidera największej w tej chwili opozycyjnej CDU. No, on faktycznie parę rzeczy powiedział w Warszawie ważnych, zadeklarował, że te czołgi, o których mówimy, powinna Polska dostać jak najszybciej. No, ale jest w opozycji, więc nie ma żadnej władzy. Wykonawczo to właściwie nic nie znaczy, ale w drugim punkcie szalenie istotnym dla nas, który nabiera rumieńców po wielu latach, chyba zbyt długich latach, bo wiemy, że 1 września prezes Kaczyński ma ogłosić no, nasz rachunek reparacyjny. No, w tej pierwszą kwestii, część z pięciu. Pierwszą część, tak, ale już oficjalnie zgłosić nasze roszczenia wobec Niemiec. No, ten punkt pan Merz bardzo pięknie oprotestował, mówiąc, że sprawa jest zamknięta. Także tutaj wielkiej zmiany w przypadku objęcia władzy przez pana Merza zapewne by nie było. Jeszcze bym się odniósł, bo to jest bardzo ciekawy też wątek do tego sprzętu niemieckiego. No teraz usłyszeliśmy, że pancerhaubice 2000, te, które... 2000, które trafiły w końcu, prawda, z wielkim opóźnieniem na Ukrainę, one po miesiącu się zepsuły. No i tłumaczenie Niemców jest kuriozalne, że Ukraińcy po prostu zbyt intensywnie używali tego sprzętu, no ale przecież właśnie te pancerhaubice są po to, żeby je używać. No i jeszcze był też numer z tymi działami przeciwlotniczymi Gepard. Okazało się, że Niemcy dali Ukraińcom niepasującą amunicję i teraz tą amunicję trzeba bodaj z Norwegii dostarczyć. No więc w ogóle jakaś seria kuriozalnych wpadek, ale to wszystko jest obliczone na to, żeby jednak bardziej udawać, że Niemcy pomagają Ukrainie, niż żeby to była realna... Czyli zakłada, że jest tajne porozumienie, po cichu robimy swoje interesy. No trochę coś się rypło, ale działamy dalej. No bo przecież, jak pisze prasa również w Polsce, Ukraina... Bo też czytamy, nie, w różnego rodzaju publikacjach, które są własnością niemieckiej, ale niestety również polskich właścicieli, że Ukraina musi się poddać. Ten pokój musi być na takich zasadach, jakich sobie życzą Rosjanie, czyli rozgraniczenie na linii rozdziału wojsk, no a potem kolejny Mińsk i czekamy, aż Rosjanie się wzmocnią i za 5 lat, za 4 znowu zaatakują, bo przecież Rosja jawnie mówi, że chodzi o odbudowę Związku Sowieckiego. Bez Ukrainy Związku Sowieckiego odbudować się nie da. Zapewne tak. Jeśli można, jeszcze króciutki wątek militarny, jeśli chodzi o Polskę. O czymś naprawdę kuriozalnym jest to, jak dzisiaj pan były minister Siemoniak krytykuje rządzących za to, że podpisali bardzo, bardzo ważny, ciekawy, obiecujący kontrakt z Koreą Południową, tam mają być samoloty, czołgi i działa. No problem polega na tym, że właśnie ta ekipa pana Siemoniaka robiła wszystko, żeby tą naszą armię rozmontować, więc dzisiaj właściwie no, mogliby się nie odzywać. To jest jeszcze bardziej kuriozalne, bo rzeczywiście ta ekipa likwidowała jednostki wojskowe, wstrzymywała programy zbrojeniowe i tak dalej, poza jednym, mianowicie programem Krab. I to sam Siemoniak w Korei podwozia do Krabów kupował od firmy Hanwha. No i bardzo dobrze, powinien wyjść i powiedzieć, ja byłem pierwszy, który sprawił, że tutaj mamy się czym pochwalić. Zamiast tego krytykuje, co jest rzeczywiście zdumiewające. Do programów zbrojeniowych za chwileczkę wrócimy, ale ponieważ jesteśmy w przededniu 1 sierpnia, to słów kilka na temat politycznego wykorzystania. Jest taka telewizja z 3 literkami i tam wczoraj usłyszałem od weteranów Powstania Warszawskiego, że najbardziej im przeszkadza faszyzm i przeszkadza im zapowiadany marsz narodowców, którzy według tej telewizji są jakimiś spadkobiercami Hitlera. O co tutaj chodzi? Co tutaj ludziom w głowach ma być namieszane? Marek Król w tych sprawach jest bezbłędny. No, mnie jest bardzo żal tych ludzi, którzy są wykorzystywani, którzy bardzo często, i to jest bardzo przykry widok, powstanie, czy pani, która walczyła w powstaniu, nagle występuje na wiecu Donalda Tuska. Nie jest powstańcem, tylko powstańczynią, dodajemy, co jest też kuriozum. Tak jest, bo dziecka jej to mówiono, przecież już w 1944 roku była powstańczynią.
No, to przykro, nie wiadomo, aż żal ściska. Takie brutalne wykorzystywanie ludzi po to tylko, żeby zalegendować swoją antypolską politykę. Mam tu na myśli Platformę Obywatelską. To jest jedna sprawa. Oczywiście WSI 24 pracuje całą dobę i głosi prawdę jedynie słuszną. Natomiast mnie jeszcze boli coś, z czym też chciałbym, żebyśmy się raz na zawsze rozprawili. Podważanie istoty czy sensowności wybuchu powstania. Jest grupa takich i publicystów i tak dalej. To ja wtedy zadaję pytanie. Szczególnie, Marku, przepraszam, że wejdę ci słowo, właśnie w tych chwilach rocznicowych to jest nagminne, że ruszają do ataku zastępy hejterów, prawda? I to jest dokładnie. Dokładnie tak. Ja zadam pytanie takie retoryczne, a powstanie w getcie, to co? A powstanie w Paryżu, a powstanie w Pradze, to oczywiście, co? Oczywiście. Oczywiście ta dyskusja wrzucona na temat sensowności powstania warszawskiego jest po to, drodzy rodacy i telewidzowie, żeby wykastrować mentalność polską, żeby zniszczyć, żeby się wam więcej do głowy nie przychodziło powstawanie przeciwko najeźdźcom, okupantowi i tak dalej. No i teraz stawiamy tutaj kropkę i przeskoczymy do dzisiaj, bo widzimy, że przeciwko Rosjanom, przeciwko sile można i trzeba odpowiedzieć siłą i to się opłaca. Coś, co nam wmawiano od dziecka, że nie warto się przeciwstawiać, że nie warto walczyć. Ci, co walczyli, no przecież w sumie lepiej jakby zachowali substancję narodową i nie podejmowali walki. Tu widzimy, że na naszych oczach dzieje się heroiczna walka. To nie wiem, czy to do mnie. To nieprawda. Ja nie chciałbym naszych braci Węgrów tutaj dotykać, którzy no, na skutek błędnej polityki takiej właśnie, że tak powiem, racjonalnej, no stracili 2/3 ziem swoich i właściwie po pokoju w Trianon i tak dalej, nieustannie stracili i w dalszym ciągu kontynuują tą no, zabójczą dla mentalności, dla ducha państwowego politykę. Braci Czechów też nie będę oceniał tutaj. Niestety nic nie jest za darmo również, jeżeli ktoś płaci ugodowością, kolaboracją i tak dalej, to ponosi ogromne konsekwencje mentalne, wytwarza się zupełnie inny duch narodowy, zdewaluowany i tak dalej, więc to się naprawdę nie opłaca. Mi się wydaje, że ten polski duch odwagi i powstań jest opłacił się nam mimo wszystko, mimo tragicznych... Znaczy to jest nasza racjonalność, prawda? Żeby się przeciwstawiać. To jest w naszych warunkach geopolitycznych, to jest racjonalne myślenie, to jest racjonalne działanie. A jeżeli jest się Czechem, no to jest inna sytuacja, że się Węgrem również jest inna. Jakub Pacan, polityka również się kręci wokół powstania warszawskiego. Władze Sopotu i Poznania przynajmniej zadeklarowały, że nie będzie sygnału syren 1 sierpnia, bo to może przeszkadzać uchodźcom z Ukrainy. Może im to przypomnieć wojnę i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, gdyby któreś z miast izraelskich powiedziało, że w dniu Holokaustu nie będzie obchodów, no bo komuś to może przeszkadzać. Jak to by się skończyło dla tych ludzi? To może być też traumatyczne przeżycie, bo niestety trzeba też mówić prawdę, bo naprawdę się wyduje. I tutaj powstanie warszawskie, no to też własowcy ukraińscy musimy mieć tego świadomość i też przypominać nawet w takich chwilach. Własowcy byli Rosjanami, za chwilę na ten temat Tadeusz Płużański. Aczkolwiek udział Ukraińców w pacyfikowaniu powstania też z tego co wiem był. Nie możemy takich rzeczy ukrywać. Natomiast co do polityki tutejszej, teraźniejszej, prawda jest taka, że od początku powstanie też miało, okazuje się, że miało pecha, mówię to w cudzysłowie, nie tylko w czasie PRL-u, ale też po 1989 roku, dlatego że jak powstawało Muzeum Powstania Warszawskiego, ja pamiętam, że twórcy Muzeum Powstania musieli się tłumaczyć wszemi wobec, że może nie są nacjonalistami, że nie są narodowcami, że nie będzie nacjonalizmu
nie będą budowali nacjonalizmu przy powstawaniu tego muzeum. I już wtedy bardzo duże były kontrowersje wokół powstawania muzeum, były bardzo duże kontrowersje wokół tego. A czy teraz się zmieniła świadomość na tyle, że gdybyśmy... Ja myślę, że tak. Nie, myślę, że bardzo się zmieniła świadomość, że te spory, które były wokół powstania, mniej więcej już te opinie są podzielone i na całe szczęście tych, którzy są przeciwko powstaniu, jest ich o wiele mniej. A przeskoczmy do spraw polityki bieżącej. Dlaczego władze samorządowe Sopotu i Poznania zdecydowały się na taki, moim zdaniem, prowokacyjny gest? Myślę, że dlatego, że oni już gdzieś wpływają w tych odmętach tej liberalnej demokracji, gdzie jest koniec historii, bo tylko tak sobie mogę to tłumaczyć. Natomiast to jest też tak, że jeżeli patrzę na to środowisko lewicowo-liberalne, również władze na przykład Sopotu czy Poznania, to kiedy patriotyzm nic dla nich nie znaczył, bo w ogóle nic nie znaczył dla elit, nie był dla nich niebezpieczny, to się nim zajmowali, najpierw się nim gardzili. W momencie, kiedy patriotyzm, a właśnie taką datą graniczną, były pierwsze obchody przy otwarciu Muzeum Powstania, były pierwsze obchody powstańców warszawskich, to właśnie wtedy, od tego momentu zaczął się problem z patriotyzmem i zaczął się problem również z powstaniem. Czyli z jednej strony mówili, że polityka historyczna wcześniej jest nieważna, że ta polityka historyczna właściwie to już jest przeszłość, nie ma sensu o tym mówić. Ale kiedy zobaczyli, że ta polityka historyczna jest ważna i że wymknęła im się z rąk, bo Polacy nie pozwolą na to, żeby ona leżała na ulicy, to zaczęli o nią walczyć. I też w ten sposób odczytuje te decyzje władz i Sopotu i Poznania. Czyli w tej optyce władz Sopotu i Poznania pamięć o powstaniu jest pisowska i trzeba z nią walczyć. Tadeusz Płużański, historyk z wykształcenia, powołania i również autor wielu prac. Jak to jest z tym udziałem Rosjan i Ukraińców w powstaniu warszawskim po stronie niemieckiej? No to jest właśnie bardzo często mylone. Trzeba powiedzieć tutaj jasno, że w powstanie warszawskim między innymi, bo było szereg innych bandyckich oddziałów, był Dirlewanger na przykład, tak? Przestępca wojenny, kryminalistów wykorzystywano właśnie do tego, żeby niszczyć Warszawę, żeby mordować ludność cywilną i tutaj te dwa straszne momenty, najstraszniejsze, prawda, niewinnych cywilów mordowano na Woli i na Ochocie przede wszystkim, ale jeśli mówimy o udziale dodatkowych jednostek, prawda, no to była ta kolaboracyjna formacja rosyjska, prawda, to była słynna RONA, czyli Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa, tak się nazywała, dowodzona przez Bronisława Kamińskiego, też niezłego oprycha. No więc bardzo często właśnie mam wrażenie, że z powodów też ideologicznych, politycznych, prawda, przekierowuje się te kwestie na Ukraińców, prawda, żeby pokazać, że ci Ukraińcy zawsze byli wobec nas mściwi, zawsze chcieli nam dopiec, zawsze nas mordowali. Otóż nie, no tutaj trzeba jasno powiedzieć, że to były jednostki kolaboracyjne rosyjskie. Prawda. Natomiast oczywiście w tych stanowiskach dwóch samorządów, ja bym jeszcze jeden element znalazł. W Polsce trwa wciąż niestety taka oto opinia, że powstanie warszawskie to jest lokalna historia. I co my właściwie tam w takim Szczecinie czy innym Pułtusku, nie obrażając Pułtuska, mamy z tym wspólnego, prawda? Nie bierze się pod uwagę, że to była bitwa o Polskę, prawda? I to jest też wynik niestety niewiedzy albo też niestety z odpowiedniego nastawienia do powstania. To, o czym mówił Marek Król, prawda? Że są środowiska, które robią wszystko, żeby właśnie w tych dniach uroczystych zdyskredytować powstanie powstańców, żeby się zastanawiać nad sensem, prawda, żeby nawet spekulować, czy ktoś nie zdradził przypadkiem, co już jest w ogóle jakąś aberracją i absurdem, ale to na przykład robi nie tylko ta telewizja z trzech literek złożona, ale też pewna gazeta z ulicy Czerskiej. To są wieczne nawalanki, że tak się wyrażę, prawda? Poczynając od tego najsłynniejszego tekstu Cichego i Miśnika, że celem powstania de facto była likwidacja Żydów, prawda? Czarne
Polacy, Żydzi, czarne karty powstania. Potem Cichy się z tego wycofał. Michnik nie słyszałem, raczej chyba został przy tej opinii. No i to tak trwa właśnie, prawda? Z czymś naprawdę kuriozalnym jest też właśnie reprezentowana przez te środowiska teza, że czym innym jest Powstanie Warszawskie i Armia Krajowa, coś co działo się w czasie okupacji niemieckiej, a potem już było tylko wynaturzenie po 1944 roku w postaci żołnierzy wyklętych. I jeszcze jedna teza tak do sztambucha, można powiedzieć. Bardzo często jednym tchem do sztambucha tym hejterom, bardzo często jednym tchem mówi się, że tak, no Powstanie Warszawskie sensu nie miało, no ale Powstanie Żołnierzy Wyklętych oczywiście tak. Ci, którzy tak mówią, powinni się trochę nad sobą zastanowić. W ogóle warto się pozastanawiać. Hejterzy pewnie teraz wymienieni przez Tadeusza Płużańskiego sprawdzają w Google'ach, co to znaczy sztambuch, bo to jest słowo z XIX wieku, może już nieużywane. My, proszę Państwa, zapraszamy Państwa za tydzień na kolejne wydanie programu Studio Prasowe i dziękujemy pięknie publicystom, którzy wzięli udział w tym wydaniu. Niedziela jest dość deszczowa, więc sprzyja siedzeniu przy telewizorach, nie sprzyja wychodzeniu, chociaż namawiamy Państwa na spacer. Marek Król, publicysta sieci, bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję, dobrze. Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność, kłaniamy się. I Tadeusz Płużański, publicysta TVP, byli naszymi gośćmi. I to był program Studio Prasowe. Za tydzień kolejne wydanie.